to jest Quad 6600 z RTX-em 2080 Ti. Pod ostatnim filmem z E8400 po prostu totalnie zasypaliście mnie komentarzami, że skoro wykręciłem tak bardzo E8400, to muszę spróbować Quada 6600. No i później, gdy pytałem was w komentarzach na społeczności, również zasypaliście mnie komentarzami. Wiecie co? Jesteście straszni. Ale i tak was kocham. Tak więc dzisiaj zanurzymy się w tej jakże niesamowitej potędze, jaki jest kultowy Quad 6600. I jak sami widzicie tutaj na ekranie, który rzuca nam komunikatem CPU over voltage error, jak sami możecie przypuszczać, procesor jest bardziej wykręcony niż twój niż ja, kiedy jem kwaśne żelki. Szkoda, że ten film musi być family friendly. W każdym razie, w dzisiejszym materiale oczywiście podkręcimy kultowego Quada 6600 do granic przynajmniej mojej konkretnej jednostki. Oczywiście sprawdzimy ten procesor w grach z RTX-em 2080 Ti, ale co również ciekawe, myślę, sprawdzimy go w takich codziennych, bardziej można powiedzieć takich naszych rutynowych działaniach. Dlaczego Quad 6600 ma status tak bardzo kultowego procesora? Myślę, że ma to spory związek z tym, że była to tak naprawdę pierwsza powszechnie dostępna dla masowego rynku i konsumenta taka czterordzeniowa jednostka od Intela. No i stąd właśnie wzięła się jej kultowość. Dołóżmy do tego jeszcze, że te procki się naprawdę całkiem nieźle podkręcały, a można było na nich stosować mody, jak na przykład Bsell mod, który pozwalał nam podkręcać ten procesor na płytach, które podkręcanie nie wspierały, no i mieliśmy gotowy hicior. Warto powiedzieć, że Q6600 wcale nie jest jakimś super wyborem, jeżeli chodzi o procesor na 775, ponieważ ja za swoją jednostkę zapłaciłem 40 zł, a za około 25 zł możemy kupić sobie Xeona E5440, który jest nie dość, że nowszą jednostką, szybszą jednostką, to jeszcze nawet fajniej się podkręca. Oczywiście, żeby Xeona uruchomić na płycie z 775, musimy się troszeczkę pobawić w modowanie BIOS-u, naklejenie adaptera i ewentualnie wycięcie, ale można już kupić gotowe, spreparowane procesory za około właśnie 40 zł. Kurde, ale fajnie się teraz ułożyło i ja cię kręcę. No i oczywiście, jako że jest to Quad, jest to procesor czterordzeniowy, no to musimy ten procesor podkręcić. Tak więc, nie przeciągając dalej, pewnie już zastanawiacie się, jak wyglądał ten niesamowity proces podkręcania tego procesora. Dużo osób pisało o Bsell modzie, o którym wspominałem wcześniej. Na dobrą sprawę, jeżeli macie płytę główną, taką jak ja, która umożliwia wam podkręcanie, zasadniczo totalnie nie musicie się w to babrać. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało. Ale dla was sprawdziłem to i jeżeli chcecie podkręcić swojego Quada 6600, wystarczy, że weźmiecie taśmę klejącą. Użyjcie jak coś, to użyjcie kaptonowej taśmy. Jak macie taką do lutowania, bo taka izolacyjna, jak ja użyłem, ona się może stopić. W sensie mi się nie stopiła, ale ja tam długo go nie używałem. Czy tam może się skurczyć, czy cokolwiek z nią tam. W sensie może wam po prostu ten mod przestać działać. Jeżeli zakleimy te dwa piny, rzeczywiście procesor wstanie z taktowaniem 3 GHz, więc jeżeli macie jakąś starą płytę na 775, która nie wspiera podkręcania szyną, no to wtedy to jest bardzo spoko opcja. Obecnie ten procesor pracuje z taktowaniem 3,6 GHz z bazowego 2,4 i nie jest to rekord świata i szczerze mówiąc jest to słaby wynik. Powiedziałbym nawet bardzo słaby. I jeżeli dorzucimy to, że procesor pracuje na napięciu 1,85... Boże, czy ty to widzisz? Spokojnie, 1,85 jest w porządku.
This is fine. Nie jest źle. Na tym chłodzeniu Zalmana, które mam, ten procesor osiąga jakieś temperatury 70 stopni, więc dramatu jeszcze nie ma. Aczkolwiek jest to zaskakujące, bo z tego co czytałem po różnych forach, czy po elektrodzie, czy po jakichś tych innych stronach z overclockami, ludzie byli w stanie wyciskać na luzie 4-2 GHz przy napięciach gdzieś rzędu 1,65 V. Dlatego, no nie wiem, chyba trafiła mi się słaba sztuka, no bo naprawdę... Ale i tak szkoda, że się nie udało go bardziej wyżyłować. Nie dałem rady, nie. Ale... Dobra, co tam, koniec pierdzielenia, testujemy go w grach. Zapomniałem dysku z grami z domu. Oh, shit. Dobra, no to idziemy do domu, no chodźcie. Pa! Wiecie, co jest najsmutniejsze? Że mi się taka sytuacja zdarza średnio 2 razy w tygodniu. Że czegoś zapomniałem. No i przez taką akcję jestem 45 minut w plecy, bo są 3 kilosy w jedną stronę. No i powiecie, ej, z masło, a nie masz samochodu? No właśnie mam samochód, tylko z nim jest jeden, a w sumie wam pokażę, jaki jest z nim problem. 300 CE, to jest z nim problem, to znaczy, że ma 3-litrowy silnik. A 3-litrowy silnik znaczy, że to auto dużo pali. A ja jestem cebulą. Dobra, kurde, gdzie ten dysk? Tu jest. Kurde, przez ciebie wszystkie problemy, gościu. Dobra, psycha siada, jedziemy autem. Auto pali może dużo, ale ma przyspieszanie. To jest jeden plus. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do gier, trochę na temat specki. Jest to płyta Asus Maximus Extreme na chipsecie X378. Mamy 16 GB RAMu DDR3. Oczywiście kort układa, chłodzenie Zalmana RTX 2080 Ti w wydaniu od Gigabyte'a. No i to wszystko upakowałem w całkiem spoko obudowę od NZXT. Jest to konkretnie obudowa H510i z bardzo fajnymi LED stripami. Myślę, że jakkolwiek już niedorzecznie budowaliśmy ten komputer, to użycie takiej całkiem nowoczesnej obudowy do takiego starego, można powiedzieć, komputera w połączeniu z tym RTX-em, no to sprawia, że cała rzecz jest jeszcze bardziej niedorzeczna. Swoją drogą bardzo spoko obudowa i dzięki NZXT za to, że chcieli ją podesłać. Jak coś, to link macie w opisie. Możecie zobaczyć, po ile chodzi. Pierwszy raz jest taki dziwny kadr, ale myślę, że wam się spodoba. Jest to wszystko przechwytywane przez niezależną kartę, więc nie ma tutaj strat wydajności. Mamy Full HD, Minecrafta na ustawieniach maksymalnych. No i to jakoś, kurde, nie chodzi super. Jezu, a ustawmy 4K rozdzielczość. Wygląda ten Minecraft lepiej, a najśmieszniejsze jest to, że wcale niewiele gorzej działa. No tak, bo to procesor bottleneckuje, więc teraz przynajmniej grafika coś robi. No nie, no Minecraft grywalny, około 89 klatek, 90 na rozdzielczości 4K, spoko. Okej, okay, Wiedźmin 3 w Nowigradzie, pięknie się zaczyna, 100% obciążenia proca, 37% obciążenia grafy, mamy tutaj ustawienia ultra, znaczy uber, wszystko. No ścina to, no nie powiem. Ale mamy tylko 33% zużycia karty graficznej. Okej, no mamy tak 26 FPS-ów średnio. Jest to dramat, ale... Co mi się wydaje, jeżeli damy rozdzielczość 4K... Dokładnie stało się to, co podejrzewałem. Nie ma totalnie żadnej różnicy. Czyli jeżeli ktoś z was ma Quada 6600 i myśli o graniu w 4K, to może śmiało sobie ustawiać wszystkie gry na 4K, bo nie odczuję różnicy względem Full HD. Okej, w miejscu graficznym jest dużo lepiej? Co się stało? Serio? Kurde. Nie róbcie tego w domu, co ja tutaj robię. To jest zdecydowanie zbyt duże napięcie dla kort układa. Dobra, wygląda na to, że teraz się nie zbluescreenowaliśmy. Spoko. Obciążenie proca jest dalej na 100%. O, 75 stopni, że cieplutko się robi. This is fine. Płotka, chodź tu. No, ale słuchajcie, teraz już przynajmniej dobijamy do 90% użycia karty graficznej, więc pomału nie bottleneckujemy. Przypominam, rozdzielczość 4K, to już jest dość dużo. Ja cię kręcę, 98-97% użycia karty graficznej. Wow, prawie kort układ nie jest bottleneckiem. Ja cię kręcę, co się dzieje w ogóle? Czyli rozdzielczość 4K jest tak zabójcza dla kart graficznych. No, niezła historia. Dobra, teraz mamy Quaya RTX.
na full HD. Ej, bez kitu, znowu RTX tutaj jest bottleneckiem w Quake'u. No tak, no Quake, wiecie, on praktycznie w ogóle nie korzysta z procesora, to jest tak stara gra, że ten, ale no, jakby do Quake'a RTX wystarczy wam Core Quad i 2080 Ti, piękne połączenie bardzo. Okej, moi drodzy, Shadow of the Tomb Raider z ray tracingiem i 4K. Ojojojoj, ja was kręcę, patrzcie. Nie wierzę w to. Hey, zobaczcie, jakie równomierne obciążenie procesora i karty graficznej. 100% na procesu i 100% na karcie graficznej. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ta konfiguracja jest idealnie wyważona do Shadow of the Tomb Raider w rozdzielczości 4K i ray tracingu. No i to jest, na co możemy liczyć, tak? 30 FPS-ów średnio, a zwykle trochę mniej nawet. Ale jajca, czekajcie, zrzucimy to jeszcze do Full HD. O, no i tutaj mamy trochę więcej klatek i zdecydowanie mniejsze obciążenie karty graficznej. I łup, łup. No, powiem wam, nie ma za dużej różnicy w przypadku grania w 4K, a ten, no po prostu ta gra jest niegrywalna, przynajmniej nie na częstotliwości 3,6 GHz na Core Quadzie. Machniemy sobie Call of Duty Modern Warfare. Jestem bardzo ciekawy, jak nam to pójdzie. Co? Błąd krytyczny. Procesor nie spełnia minimalnych wymagań Call of... Co? Jak to nie spełnia? Halo, Core Quad! Ludzie, ale no, o, mogli dać chociaż odpalić, no. No, no nie, dostałem blue screena znowu przy Overwatchu. Ten procek nie działa stabilnie, tak. No i po kolejnym blue screenie uznałem, że takie siłowanie się z tym procesorem nie ma kolejnego sensu, więc ustawiłem go na takie, powiedzmy, bezpieczne podkręcenie. Znaczy wróciłem napięcie do 1,65V, FSB do 385, co w efekcie dało nam taktowanie na poziomie 3,45 GHz. No i zasadniczo takie podkręcanie jest w miarę bezpieczne. No, przeprowadziłem jeszcze test w Counter-Strike'u Global Offensive na najniższych ustawieniach. W rozdzielczości Full HD dysponujemy ilością klatek na poziomie 106. Próbowałem uruchomić Forza Horizon, jednakże jest to kolejna z gier, która po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciała się uruchomić i powód jest mi, szczerze mówiąc, nieznany. No i na sam koniec sprawdziłem jeszcze GTA 5, które no wprawdzie działa całkiem spoko na tym Core Quadzie, no na pewno lepiej niż na E8 400, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście nikt normalnie nie pakuje takiego zestawienia do tego komputera, ale E8 400 wam się bardzo spodobało, no i z tego co widziałem, to chcieliście więcej. Jednakże, tak jak mówię, gry to jest jedna sprawa, to jest fajna rzecz, żeby się pośmiać, ale jedna rzecz, która rzeczywiście do śmiechu nawet nie jest, to po prostu to, jak ten komputer działa na co dzień. To, jak w sumie w normalnych prędkościach ładuje strony pokroju YouTube'a, Facebooka, Reddita czy innych stron internetowych. Przeglądanie internetu z użyciem takiego procesora naprawdę nie stanowiło najmniejszego problemu i robiło się to dobrze. Serio, gdybym nie musiał montować filmów na YouTube'a, to mógłbym go używać na co dzień. A propos montowania filmów, próbowałem na nim montować filmy i co zaskakujące, w DaVinci Resolve również da się to zrobić. Oczywiście mówimy tutaj o rozdzielczości Full HD, ale tak, przesuwanie klipów, manipulowanie nimi jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście gdy wrzucimy klip 4K, komputer umiera, no ale myślę, to nie powinno nikogo dziwić, jako że 4K już rzeczywiście potrzebuje sporo mocy procesora. Niemniej jednak, jak na procesor za 4 dychy, to powiem wam, jestem pod całkiem sporym wrażeniem. I gdyby ktoś z was chciał sparować takiego jego mościa z, nie wiem, 960, może jakiś RX 470, to w sumie czemu nie? Ale z drugiej strony, czemu nie wymienić takiego Q6600 na takiego Xeona, o którym robiłem już wcześniej film, taki za 25 zł. No, moi drodzy, także trochę śmiesznie wyszło z tym quadem, zwłaszcza z tym bottleneckiem karty graficznej, który się zdarzył. Tego się w sumie nie spodziewałem, ale to po prostu pokazuje, jak rozdzielczość 4K jest bardzo do przodu nad Full HD i jak bardzo jest zasobożerna dla kart graficznych. No, także już wiecie, jak Core Quad 6600 działa z RTX-em 2080 Ti. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że bawiliście się miodnie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zerknijcie na inne stare moje filmy. Bajos!